Tak samo ty. Umiem, nie możesz, jak jest linia przerywana, nie możesz wbiegać. Dopiero jak ci poda, jak jest rzut wolny, wtedy wbiegasz. Bramkę rzuciłeś i co z tego? Sędzia musiał cofnąć, nie ma bramki, nie? Pan, mogę do kogoś wejść? Dobra. Okrzyk i walczymy. Spartakus. Po takiej trenerskiej reprymendzie mogło być już tylko lepiej. Po raz kolejny w turnieju mini piłki ręcznej zaprezentowali się najmłodsi z Ternowa i okolic. Szkoły podstawowe nr 15, 8, 23 oraz podstawówki z Woli Rzędzińskiej i Radgoszczy. Jak widać, walka była na boisku zacięta, a poza boiskiem mobilizacja do jeszcze lepszej gry. Chłopaki, już zagraliście jakiś mecz dzisiaj? Pierwsze, w turnieju mieliśmy pierwsze miejsce, teraz trzecie. Teraz nie trzymamy się za bardzo. To czemu dzisiaj tak słabo, jak ostatnio było tak dobrze? Bo karę doszedł. Nie, w formie nie jesteśmy. Mogliśmy grać o wiele lepiej. A ile przegraliście i z kim? Przegraliśmy z 8 i z Radgoszczą. 7 do 11 jakoś tak. A teraz będziemy grać. Tak, teraz będziemy grać. Postaramy się wygrać. Co, zrewanżujecie się za tą porażkę? Tak. No tak. Postaramy się. Zemsta jest słodka. No ja trzymam za was kciuki i życzę powodzenia. Dziękujemy. Sportowa złość pomogła, bo ostatecznie młodzi piłkarze ręczni z 15 zajęli w tym turnieju drugie miejsce. O formę i kondycję zawodników pytamy trenera i nauczyciela 15 Józefa Bomersbacha. Czy my jako trenerzy i nauczyciele w tym momencie chcemy, żeby nieważne kto wygra ten turniej, bo tych turniejów będzie jeszcze dwa. Dla nas jest ważne to, żeby wychwycić tą młodzież, która jest naprawdę wartościowa. W każdym zespole jest po kilku zawodników, znaczy zawodników, jeszcze nie zawodników, ale pretendujących do miana zawodników. W przyszłości, z których można zrobić zespoły. Kolejny turniej będzie na boisku szkoły podstawowej nr 15 i to będzie najprawdopodobniej 18 maja. I ostatni turniej już podsumowujący 1 czerwca na boisku Pałacu Młodzieży. Ponieważ głównym organizatorem jest Pałac Młodzieży Tarnów i gramy o puchar ufundowany przez dyrekcję Pałacu Młodzieży Tarnów. Ostatecznie zwycięsko z tego turnieju wyszli piłkarze z Radgoszczy, choć reszta zespołów zapowiada wielki rewanż już 18 maja, a potem zacięte boje o medal w finale. Julita Majewska, Tarwizja.